Witam serdecznie. Dzisiaj opowiem, kiedy ja sieję onętki, czyli kosmosy, i jak ja to robię. Kosmosy sieją na rozsadę, ponieważ są to kwiaty, które mają średnią zdolność do kiełkowania. Podejrzewam z tego, co w zeszłym roku wysiałam, że około 50% nie wzejdzie. Siew na rozsadę jest dla mnie pewniejszy. W połowie maja, pod koniec maja wysiewam już małe sadzonki, które od samego początku zaczynają kwitnąć, i tak do października, do listopada, nawet do samych mrozów. Wiadomo, że kwiaty, które wysiejemy, są dorodniejsze, są wyższe. Moje kwiaty miały ponad 2 metry, cały czas kwitły. Każdy, kto zasieje, wie, że kwiaty są po prostu wtedy piękniejsze, jędrniejsze, wyższe, cudowne. Sieję je, tak jak w poprzednich filmach pokazywałam Wam, do pojemniczka, po jakichś owocach, oczywiście dziurki muszą być, na głębokość około 0,5 cm do centymetra. Nasiona kosmosów nie są małe, podłużne są, mają długość około kilku milimetrów. Dla mnie przypominają kształtem kminek. Pojemnik z zasianymi onotkami umieszczamy na ciepłym parapecie, lekko ocienionym, i czekamy na efekt. Pilnujemy oczywiście, aby ziemia nie przeschła, aby nasionka nie przeschły. Skrapiamy je spryskiwaczem, a kiedy młode roślinki już wykiełkują, pojawią się siewki, podlewamy od spodu. Wlewamy do tacki, do podstawki, tak aby ziemia nasiąkła, ponieważ podlewając z góry, możemy po prostu drobne siewki połamać, uszkodzić. Onętki, siewki ich raczej nie wyciągają się. Może być tak, że, ale to też jeżeli są w gruncie, łodygi ich się wygną. Mi to w niczym nie przeszkadzało, jeżeli to była młodziutka, niziutka sadzoneczka, to ją po prostu głębiej przepikowałam i nadal pięknie rosła. No cóż, życzę Wam udanych siewów, aby kwiaty te cieszyły Wasze oko i cieszyły również zapylacze. Pochwalcie się efektami. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Pa.